Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski już po raz 18 zorganizowało letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze wschodu mających polskie korzenie. W tym roku w akcji pod tytułem Podarujmy lato dzieciom ze wschodu uczestniczyło 140 dzieci wraz z opiekunami. W tym roku zaprosiliśmy dzieci z 5 krajów, z Mołdawii, z Rosji, z Ukrainy, Białorusi i z Litwy. Dzieci o polskich korzeniach, to warto podkreślić. Dzieci, które zostały zaproszone, uczestniczyły w konkursie Piękna Nasza Polska Cała, nadsyłały prace konkursowe, literackie, plastyczne i w oparciu o to zostały wybrane do udziału w tegorocznych koloniach. W ten sposób jakby podszkoliły się z historii, z kultury, z języka polskiego jeszcze przed przyjazdem. Program akcji spełnia walory nie tylko edukacyjne, mające na celu zapoznanie dzieci z historią i zabytkami miasta Krakowa i okolic, ale też zapewnia czas zadedykowany rozrywce. Towarzyszyliśmy im z kamerą podczas warsztatów w Muzeum Armii Krajowej. Dzieci mają bardzo zróżnicowany harmonogram. To są wycieczki, jak tutaj w Krakowie, tak również i za terenem Krakowa, to znaczy do Wadowic i też do Kalwarii Zebrzydowskiej i do Wieliczki. Również dzieci mają wycieczki do krakowskich muzeów, do Muzeum Narodowego, do Muzeum Armii Krajowej, gdzie się tutaj znajdujemy teraz. Również wycieczki o charakterze takim bardziej rozrywkowym. Chodzimy do zoo, do akwaparku. Zwiedzamy też te miejsca, które dzieci bardziej interesują, jak na przykład Kopiec Kościuszki w czasu wolnym. Uczestnicy akcji biorą udział też w różnego rodzaju warsztatach edukacyjnych, takich jak zajęcia językowe, sportowe, plastyczne oraz muzyczno-taneczne. Dzieci miały codzienne lekcje języka polskiego, co też jest, myślę, bardzo ważnym elementem tego programu, gdyż pozwala części z nich w ogóle po raz pierwszy poznać język polski, poznać pierwsze słówka i zacząć w ogóle mówić, dlatego że w ich rodzinnych stronach już ta umiejętność zanikła. Co dzień mamy zajęcia z języka polskiego, gramatykę. To też bardzo podoba się, 1,5 godziny dziennie. Nie tylko ćwiczymy język polski, ale też gramy, śpiewamy piosenki. Nauczyliśmy piosenki Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Bardzo podoba mi się ta piosenka. Mamy warsztaty na przykład tańców narodowych, które przygotowane przez opiekunów od polskiej strony. Mamy grę terenową, która pozwala dzieciom też zapoznać się z historią polską, też tradycjami Polski. 18. edycja spotkała się z bardzo pozytywną oceną wszystkich jej uczestników. Dzieciom bardzo podobał się czas spędzony w Krakowie, gdzie miały możliwość skorzystania z wszelakich atrakcji zaoferowanych przez miasto i okolice. Zapytaliśmy więc, co najbardziej przypadło im do gustu. Mi spodobały się w zoo. Katedra na Wawelu. Smog Wawelski. Muzeum Armii Krajowej. Kopalnie soli w Wieliczce. Muzeum Jana Pawła II bardzo spodobało się. Co dzieci lubią najbardziej robić w Polsce? Lubią zwiedzać miasto, chodzimy na rynek, jeśli mamy trochę czasu. No ale czasu wolnego naprawdę jest bardzo mało. Jest dużo, dużo wycieczek zorganizowanych wspólnych. No myślę, że projekt jest udany. To widać po twarzach dzieci i po tym, co mówią. Podobało mi się w Krakowie przede wszystkim to, że cały program jest tak skonstruowany, że jest część dotycząca nauki, ale i zawsze w ciągu dnia jest czas na zabawę, na wypoczynek. Tegoroczna akcja zakończyła się polskim wieczorem w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, w którym uczestnicy akcji przygotowali artystyczny program i zaprezentowali go przed szeroką publicznością. No, dla nas najprawdziwsze, najbardziej szczere są te relacje i reakcje na miejscu tych, którzy uśmiechają się, którzy mówią dziękujemy, którzy napisali piękne legendy o Krakowie, o Polsce. Spotkać te dzieci, ich zadowolenie, to jest dla nas wielka przyjemność i to jest podziękowanie dla nas wszystkich, którzy dołożyli cegiełkę na rzecz zorganizowania akcji Podarujmy lato dzieciom ze wschodu. Thank you.
Przez 18 lat trwania akcji, dzięki funduszom przekazanym przez Senat, władze województwa oraz prywatnych sponsorów, z wakacji skorzystało do tej pory ponad 2000 dzieci.